Akupunktura jest metodą leczenia coraz częściej stosowaną na świecie i w Polsce. Polega na wkłuwaniu cienkich stalowych igieł w określone miejsca na ciele, zwane punktami akupunkturowymi. Znajomość precyzyjnej lokalizacji i dokładnego działania wszystkich 361 punktów akupunkturowych jest kluczowa dla ich skutecznego używania w praktyce. Niestety, zrozumienie i zapamiętanie takiego ogromu informacji nie jest łatwe. Dodatkowo sprawę komplikują różnice między językiem chińskim a językami europejskimi. Autorzy współczesnych książek o akupunkturze bardzo często opisują długie listy wskazań do użycia danego punktu. Akupunkturzyści nie mogą ich zapamiętać, a istota punktu gubi się między słowami. Skutek tego jest taki, że akupunkturzyści używają w praktyce tylko kilkunastu do dwudziestu kilku punktów, zapominając o pozostałych 90%. Tymczasem język chiński, jako język obrazkowy, pozwolił starożytnym Chińczykom na wykorzystanie znaków jak symboli i zakodowanie wielu poziomów informacji w nazwach punktów akupunkturowych. 4 lata temu rozpocząłem projekt Prosto w punkt, mający na celu odkrycie informacji zawartych w nazwach punktów akupunkturowych. Do współpracy zaprosiłem doskonałych akupunkturzystów i wykładowców z całego świata. Projekt ten miał 3 etapy. Po pierwsze, analizę nazw punktów akupunkturowych i ich odniesień do różnych aspektów kultury chińskiej. Po drugie, określenie przydatności klinicznej otrzymanych w ten sposób informacji. To ważny etap, bo pozwolił nam odsiać nasze romantyczne wyobrażenia od praktycznej wiedzy, przydatnej w klinice. I w końcu po trzecie, ponowne zakodowanie tych informacji w postaci symbolicznych obrazów, zrozumiałych dla ludzi wychowanych w kulturze Zachodu. Współcześnie, określając dany punkt, używamy skróconej nazwy kanału, na którym leży, i numeru porządkowego. Przykładowo, na meridianie płuc znajdują się punkty. Płuco 1, płuco 2, płuco 3 i tak dalej, aż do ostatniego płuca 11. Te nazwy nie mówią nic o działaniu punktów. Określają jedynie ich kolejność na meridianie. Okazuje się jednak, że każdy z tych punktów ma swoją nazwę chińską. Na meridianie płuca mamy więc Chongfu, skarbiec centrum, w którym guqi z pożywienia łączy się z daqi z oddechu, Yunmen, bramę oddechu bądź chmur, najwyższy punkt yin w organizmie i pierwszy punkt w dobowej podróży qi, Tianfu, skarbiec niebios, punkt dojrzewania po i równoważenia energii drzewa i metalu, doskonale sprawdzający się w przypadkach zastoju gorąca. Xiabai, waleczną biel, punkt, w którym dojrzałe po jest w stanie bronić sprawiedliwości i prawości, a także zarządzać pracą narządów górnego jiao. Czy ce, mierzalne bądź materialne mokradła, punkt wody i morza, odżywcze i żyzne podmokłe tereny, kierujące qi do płuc, jak unoszące się z nad mokradeł mgły. Kong Cui, zbierający bądź koncentrujący otwór, punkt xi, wzmacniający yin płuc. Li Chu, przerwana sekwencja, punkt luo i punkt otwarcia renmai, wpływający na wei qi, łączący się bezpośrednio z jelitem grubym 4. Jin Chu, czyli kanał oczyszczający, punkt metalu, czystości, inspiracji, pomagający tworzyć nawilżenie w płucach. Tai Yuan, wielką otchłań, punkt ziemi, odnoszący się do taoistycznej otchłani, w której zlewały się wody wszystkich rzek,
i oceanów. Tak jak w płucu 9 odzwierciedlają się wszystkie pulsy. QG – granice między Yang i Yin. Punkt ognia związany z legendą z pierwszego rozdziału Chuangzi. I w końcu Shaoshang – potężny punkt Jing, wspierający część Yin elementu metalu, związany z energią drzewa, wpływający na zdolność do ekspresji. A zatem, zamiast nic nieznaczących, oderwanych od siebie punktów, przed naszymi oczami roztacza się fascynujący, pełen życia krajobraz, w którym każda funkcja ma swoje miejsce w logicznie rozwijającej się historii. W przypadku kanału płuc, związanej z pierwszym kontaktem z energią nieba i zdolnością do postępowania zgodnie z jego zasadami. W ten właśnie sposób postrzegali punkty dawni chińscy mistrzowie.